nie skakał w kwalifikacjach, jest w formie. Zrobili wieczorem symulację z Piotrem Fijasem, przebieżki. No i pobudzony ma dzisiaj dobrze skoczyć. Popatrzmy. Ładnie, wysoko, bardzo wysoko i będzie. Myślałem, że dalej niż 120 metrów, ale tam na dole już nie ma wiatru. Nie było z czego pociągnąć. 118,5, a więc dobrze, bo tyle ile Wittfeld, ile Helwar. Dalej skoczyli Ahonen, 122 metry, a zatem lider turnieju czterech skoczni, Jan Ahonen, tym skokiem w bardzo dobrych warunkach. Dzisiaj wzmacnia swoją przewagę nad rywalami i Adam Małysz, noty po 18, trochę niskie, 18,5, łączna nota, widzimy 112 i 3 i będzie piąty.